Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia reformy prawa rodzinnego. Chodzi m.in. o alimenty natychmiastowe. Nowe rozwiązania, jak podkreśla minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, mają poprawić ochronę prawną dzieci. Dzisiaj, kiedy chodzi do sporu między rodzicami, sprawy alimentacyjne ciągną się długimi miesiącami, czasami latami. I wówczas brak regulacji w tym zakresie sprawia, że cierpią na to najbardziej dzieci, które nie mają finansowego, comiesięcznego wsparcia potrzebnego na ich podstawowe potrzeby egzystencjonalne. Celem tego projektu jest to, aby alimenty natychmiastowe były orzekane w ciągu 2 tygodni od momentu wystąpienia z bardzo uproszczonym formularzem, który będzie można pozyskać w internecie, sprowadzonym do minimum postępowaniem dowodowym.